Nie żyje dziennikarz TVP Marcin Tomaszewski. Miał tylko 47 lat. Ta śmierć zaskoczyła wszystkich jego bliskich. 4 maja niespodziewanie zmarł dziennikarz TVP Marcin Tomaszewski. Przez ponad 18 lat realizował programy kulturalne i publicystyczne. Obsługiwał też festiwal Camerimage. Jego koledzy pożegnali go we wzruszających słowach. Marcin Tomaszewski studiował na Uniwersytecie Gdańskim. Z Telewizją Polską związał się 18 lat temu. Jego pasją była historia, dlatego zrobił wiele filmów i reportaży jej poświęconych. Marcin na antenie TVP tworzył m.in. takie programy jak A to historia, Lekcja historii czy Przechodzimy do historii. Angażował się też w edukację historyczną dzieci i młodzieży. W swej karierze poprowadził wiele debat politycznych, a podczas festiwalu Energa Camerimage robił wywiady z wieloma artystami. W 2018 roku Rada Programowa TVP 3 Bydgoszczy wyróżniła go tytułem Talent Roku. Doceniono jego zaangażowanie i profesjonalizm oraz pasję w tworzeniu cyklu Lekcja Historii, a także reportaże dla TVP Historia o Powstaniu Wielkopolskim. Koledzy Marcina z pracy nie kryją szoku i nie potrafią się pogodzić z jego nagłym odejściem. Koledzy z TVP żegnają Marcina Tomaszewskiego. Dziennikarze z TVP Bydgoszczy we wzruszających słowach pożegnali kolegę z pracy. Marcin Rudyta. Wiecznie zapracowany, bezustannie skupiony, zorientowany w bieżącej sytuacji społeczno-politycznej na świecie i w Polsce. Marcin przy komputerze. Otoczony stosem swoich notatek. Marcin z książkami. Tymi, które kupował niemal codziennie i oddawał się im bez reszty. Marcin dziennikarz. Kochał telewizję, ona jego. Nie było dla niego obszaru, który byłby przed nim zamknięty. Zaczynał od pracy researchera, by pozostawić po sobie znakomite wywiady z gwiazdami kina, politykami. Marcin kolega. Obecny, zaangażowany. Lubiliśmy z nim pracować. Jak nie lubić kogoś, kto zdawał się mieć mądrą odpowiedź na każde pytanie? Na to ostatnie pytanie od nas, dlaczego, już nam nie odpowie. Bez pożegnania, za szybko, po cichu. Tak się nie robi, Marcin, napisali na stronie TVP Bydgoszcz.